zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Wierzysz w to? Pan nasz żyje, Pan nasz jest z nami. Wciąż przychodzi, wciąż daje nam siebie przez Słowo, przez Eucharystię, a w tych szczególnych dniach, tygodniach takiego postu od Eucharystii przychodzi przez nasze pragnienie Eucharystii, pragnienie sakramentów. Chcę Wam na początku złożyć najlepsze życzenia świąteczne jeszcze raz. Bo przecież cały tydzień paschalny, tydzień wielkanocny, jak również cały okres wielkanocny, aż do Pięćdziesiątnicy, to świętowanie zmartwychwstania. Więc pozdrawiajmy się tym wezwaniem: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, i składajmy sobie życzenia. Ale za życzeniami niech idzie modlitwa. A więc życzę Wam spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, z Jezusem, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych, z Jezusem, który naprawdę jest z nami i będzie. I będzie w Twoim życiu tak długo, jak długo będziesz chciał, chciała, by On razem z Tobą był. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. Jakże wymowne są te słowa z Apokalipsy. Pan Jezus puka do naszego życia, do naszego serca, umysłu, do naszych uczuć. Puka do Ciebie. Czy wpuścisz? Drodzy moi, ten tydzień wielkanocny, tydzień paschalny, biały tydzień, kończy się niedzielą Bożego Miłosierdzia. Druga niedziela Wielkanocy jest ogłoszona w Kościele Powszechnym jako Niedziela Miłosierdzia Bożego, jako Święto Bożego Miłosierdzia. Tego chciał Pan Jezus, dopominał się takiego święta przez świętą Faustynę i po wielu, wielu latach od objawień Pana Jezusa Faustynie, wiele lat po śmierci Faustyny, rzeczywiście obchodzimy na całym świecie, na każdym skrawku ziemi to wielkie święto Bożego Miłosierdzia, dopełniając święta paschalne. A więc już niebawem, druga niedziela Wielkanocy, czyli Bożego Miłosierdzia. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, abyśmy obchodzili uroczyście to szczególne święto, ten szczególny dzień. Nie da się być razem fizycznie w kościele, w sanktuariach, ale możemy być razem z Jezusem i to najważniejsze. Ale możemy też być razem poprzez media, telewizję, radio, internet w sposób szczególny. Możemy być razem w czasie celebracji Eucharystii, w czasie modlitw, w czasie różnych audycji właśnie związanych z Bożym Miłosierdziem. Ale przede wszystkim Jezus chce przyjść do Ciebie, jak przyszedł do świętego Tomasza. Jezus chce dać Ci doświadczenie, że On jest. On chce dać Ci doświadczenie bliskości i dobroci. On chce Tobie dać doświadczenie miłosierdzia. Bracia i siostry, w tych tygodniach kwarantanny, epidemii, gdzie ludzie stawiają wiele pytań, gdzie nie jeden człowiek żyje w jakimś strachu, niepewności, w tych dniach, w których wielu doświadcza nie tylko wewnętrznych trudności, ale też tych zewnętrznych, materialnych, gdzie wielu martwi się o zdrowie i chorobę, gdzie wielu doświadcza choroby, ale też gdzie wiele osób traci miejsce pracy albo chwilowy jakiś zastój. Przez to też rodzi się wiele niepewności związanych z tą sferą ekonomiczną. To wszystko prowadzi nas jeszcze bardziej do zawołania o Boże Miłosierdzie. I ci wszyscy ludzie, my wszyscy potrzebujemy słyszeć właśnie prawdę o Bożym Miłosierdziu. Cała Biblia pokazuje Boga, który jest Bogiem miłosiernym, Boga, który odpowiada na modlitwę swoich dzieci. Czy w takiego Boga wierzysz? Czy kiedy mówisz modlitwę Ojcze Nasz, to raduje się Twoje serce? Czy patrzymy na Boga oczami syna marnotrawnego? Tak, zgrzeszyliśmy. Ja i ty, zgrzeszyli ludzie na świecie. Tak, zgrzeszyli ludzie. Ale teraz wołajmy razem o Boże Miłosierdzie. Czy wszyscy
usłyszą to nasze wołanie? Myślę, że nie. Choć chciałbym i myślę, że Ty też, by wszyscy właśnie teraz usłyszeli o Bożym miłosierdziu i to miłosierdzie przyjęli. Ale czyż nie jest tak, że Bóg mówił, jeśli znajdzie Abraham choćby 50 sprawiedliwych, to nie zniszczy? Nas jest więcej niż 50 osób, którzy wierzą w Jezusa, którzy Jezusa kochają. Jest nas więcej niż 50 osób pokutujących. Jest więcej osób, które wierzą w Jezusa i Jezusowi. I dlatego zapraszam Was do tego, byśmy w tych dniach przed Świętem Miłosierdzia i w Niedzielę Miłosierdzia byli autentycznymi świadkami miłosierdzia. Miłosierdzie Boże to największy przymiot Boga. Miłość i miłosierdzie. Miłość, bo Bóg jest miłością. Bóg nas kocha, Bóg chce naszego dobra i ta miłość jest miłością czynną. Ręce Pana są otwarte. Bóg widzi nasze, moje, Twoje kłopoty, niepewności, lęki, choroby i chce przyjść z wielkim darem miłosierdzia. Świat musi usłyszeć o miłosierdziu. Nie dokona się to przez straszenie, nie dokona się to przez apokaliptyczne wizje. Dokona się to przez zwiastowanie Ewangelii, że Bóg umiłował świat tak bardzo, że zesłał swego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Drodzy moi, Niedziela Bożego Miłosierdzia to szczególny dzień. W dzienniczku świętej Faustyny czytamy takie słowa. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na duszę, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Trudno przystąpić do Komunii Świętej czy Spowiedzi Świętej w warunkach epidemii, w warunkach ograniczenia, ale Jezus, pamiętaj, jest większy niż sakramenty. I ten dar Bożego Miłosierdzia jest też Tobie udzielony, jeśli prawdziwie żałujesz za grzechy, pokutujesz wewnętrznie i pragniesz Jezusa, jeżeli przyjmujesz tą duchową Komunię Świętą. I z tego daru skorzystajmy. Jest to wielki dzień łaski. Przejmujące są te słowa, że kto przystąpi do tej jedności z Panem, tak, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Jezus chce leczyć w sposób szczególny w tą Niedzielę Bożego Miłosierdzia nasze serca, zranione grzechem, zranione złem, które doświadczamy, które czynimy, bądź doświadczamy ze strony innych ludzi. Jezus chce leczyć utrudzoną złem i grzechem, nieprawością ludzkość. Potrzebuje Ciebie. On potrzebuje Twojej modlitwy. Potrzebuje nas jako Kościoła, abyśmy głosili i byśmy uwielbiali Boże miłosierdzie. Drodzy moi, ale nie tylko kult, nie tylko modlitwa, nie tylko koronka, obraz, nowenna czy godzina miłosierdzia. Kult Bożego Miłosierdzia to także czyny miłosierdzia. Choć ograniczona jest możliwość dotarcia do innych ludzi, na przykład do starszych, żeby z nimi porozmawiać, odwiedzić, ale możesz zrobić dla nich zakupy. Możesz do osób starszych zadzwonić, porozmawiać, co tam słychać, spędzić przez telefon trochę czasu. Możemy zaangażować się w różne służby, w różnego rodzaju pomoc, która jest potrzebna dzisiaj wielu środowiskom, domom pomocy, domom dziecka, szpitalom. Czyńmy miłosierdzie w taki sposób właśnie bardzo aktywny. Chciałbym zwrócić też uwagę na te nasze relacje międzyludzkie.
Czy nie byłoby wielkim darem Bożego Miłosierdzia, też takim darem na święto miłosierdzia, gdyby właśnie w tych dniach, w niedzielę miłosierdzia, jak się nie uda do samego święta, czy w samo święto, to tuż po tym święcie wziąć za telefon, zadzwonić do osób, z którymi gdzieś poróżniliśmy się, może gdzieś powiedziałaś coś, co zraniło. Czyż przebaczenie też i przeproszenie nie byłoby wielkim uczczeniem miłosierdzia Bożego? Zachęcam was do tego, abyśmy nie bali się przeprosić, ale byśmy też nie bali się przebaczyć. Kiedy przebaczamy, otwiera się w naszym sercu kolejna przestrzeń dla działania Ducha Świętego. Kiedy przyjmujemy przeproszenie kogoś, następuje pojednanie i jeszcze bardziej ta przestrzeń dobra otwiera się i jeszcze bardziej jesteśmy zdolni przyjąć dar Bożego Miłosierdzia. Zachęcam was wszystkich do tego, abyśmy nie zamknęli święta miłosierdzia w tym wymiarze tylko modlitwy i pobożności, ale byśmy to miłosierdzie uczynili wobec innych ludzi, byśmy naśladowali gest Jezusa. Odwagi w przepraszaniu, odwagi w przebaczaniu. To jest ten czas, to jest właśnie moment, w którym Bóg chce, by dzieci się jednały. Bóg chce, aby ludzie podali sobie rękę. To jest dar miłosierdzia. Nie będzie pokoju w świecie, kiedy nie zaczniemy jeszcze bardziej odważnie budować pokoju między nami. Dlatego jeszcze raz zapraszam, czyńmy miłosierdzie na różne sposoby. Drodzy moi, chcę was też zaprosić. Zaprosić do modlitwy. Do wspólnej modlitwy. Oczywiście jest wiele inicjatyw przed świętem miłosierdzia i w samo święto miłosierdzia. Każdy wybiera to, co chce, to, co najbardziej mu odpowiada, czy godziny najbardiej właściwe dla niego. Korzystajmy z tych dóbr, techniki, które mamy. Ale chcę was zaprosić do modlitwy razem ze Szkołą Ewangelizacji Cyryli Metody. Takim moim wielkim pragnieniem jest to, abyśmy wzajemnie za siebie się modlili. Każda osoba, która przedstawi swoją intencję, napisze ją w formularzu, opis mamy pod tym filmem, bądź prześle ją na adres biuro@secim.pl. Ta intencja tej osoby będzie nie tylko wyczytana w naszej kaplicy świętych Cyryla i Metodego w Bielsku Białej, ale cała diakonia wstawienników podejmie modlitwę za konkretną sprawę. Nie tylko w samo święto miłosierdzia, ale w te dni po święcie miłosierdzia. I trudno mi w tym momencie powiedzieć, czy to w ciągu tygodnia, czy półtora tygodnia po święcie miłosierdzia. Każda z osób, która zostawi intencję i zostawi też adres zwrotny, otrzyma od nas słowo. Słowo Pisma Świętego, słowo zachęty. Jeśli Pan Bóg da jakieś słowo inspirujące, słowo prorocze, to też to rozeznamy i jeśli będzie to słuszne, to przedstawimy. Ale żadna intencja nie będzie pozostawiona bez odpowiedzi. Chcemy w ten sposób też okazać miłosierdzie. Chcemy pomóc Tobie. Trudno teraz o modlitwę wstawienniczą, że osoba przyjdzie, przedstawi swoją sprawę, porozmawia się i podjęta zostanie modlitwa. Ale możemy to zrobić w inny sposób. Właśnie taki online i poprzez modlitwę. Przecież Pan Jezus działa niezależnie od przestrzeni i czasu. Dlatego jeśli chcesz skorzystać, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zarówno na mszę świętą transmitowaną o 15:30, modlitwę o uzdrowienie, to wyczytywanie intencji, nawet jeśli ich będzie bardzo, bardzo wiele, ale też wieczorem w niedzielę miłosierdzia na wspólne uwielbienie Pana o godzinie 21:00 po modlitwie różańcowej. Przeżywajmy święto miłosierdzia. Szukajmy Pana, który pozwala się znaleźć. I mówmy wszystkim ludziom, że Pan jest dobry
i bądźmy apostołami nadziei, bo to od nas zależy, czy świat będzie miał nadzieję. To od nas zależy, czy świat będzie miał pokój. Pozdrawiam. Chrystus zmartwychwstał.